ulewie. Normalnie mikołajki płynęły. I tak wygląda nasze obozowisko. Sprawdźmy sobie, po ile Orlen bierze za paliwko. W ogóle bardzo duży wybór dla osób, które nie jedzą mięska. Dzień dobry, witam Państwa. Witam Was razem z Bledką, z którą sobie tutaj kminimy, siedzimy. Co by tutaj dzisiaj ciekawego zrobić? Wczoraj byliśmy w Wilczym Szańcu, co widzieliście na ostatnim odcinku. A zaraz po wyjściu z tego Wilczego Szańcu, jak przyszła ulewa, jak nas zlało, jak żeśmy pomokli, to się w pale nie mieści. Pies normalnie miał naturalną kąpiel deszczową. My tutaj z Barcie też jesteśmy porozwieszani wszędzie, tam jeszcze w zakamarkach, tutaj jakieś skarpety się suszą i w ogóle jedyne co, to miałem takie krótkie okno pogodowe po dojechaniu tutaj do kempingu i zdążyłem rozłożyć, jak widzicie, pokażę Wam to za chwilę, namiot przed przyczepą. Zmieniliśmy miejscówkę na taką większą i rozstawiliśmy sobie ten taki nasz przedsionek. I no, był to najlepszy możliwy ruch, jaki kurczę mogłem tutaj wykonać, ponieważ nie mamy basenu przed przyczepą. Także zapraszam na dzisiejszy film. Słuchajcie, jak już zacząłem dzień z wyra, to generalnie wygląda to tak, że myśmy prześcieradło sobie zawinęli na to. Składamy go no, tak na pół i na trzy. Ten nowy materac, a te wszystkie kanapy są poukładane właśnie w taki sposób, tymi guzikami do dołu, ponieważ tak jest dużo wygodniej, jest sztywniejszy, trochę mniej się zapada ten materac i śpi się naprawdę bardzo przyjemnie, natomiast i tak ukształtowanie terenu tutaj jest na tyle zróżnicowane pomimo wszystko, że trzeba będzie, tak mi się wydaje, wymienić te kanapy na jakieś nowe. Ale o tym jakoś w przyszłości sobie pomyślimy, ponieważ tutaj, pomimo że to wygładza wszystkie te takie nierówności, jakieś guziczki, pierdoły i tak dalej i jest picobello, no to i tak tutaj troszkę takie fale Dunaju, bo tu jest gdzieś bardziej wygniesione, tu trochę mniej, pomimo wszystko zostały, więc trzeba coś jeszcze z tym wszystkim zrobić, ale i tak jest niebo a ziemia w porównaniu z tym, co było. A ten materac, słuchajcie, no, jak nabrał tlenu, to no, nie mieści nam się pod łóżko i trzymamy gościa w szafie, na całe szczęście tam się mieści. Bo mamy pustą. No i tak to wygląda. No, to jedna kurteczka gdzieś tam się trzyma. Jakby była zima, jakieś grube bluzy, kurtki i tak dalej by tam były, to byłby z tym problem. A my bierzemy się za śniadanko. A jeszcze Wam tutaj coś pokażę. Tutaj pod łóżkiem, jak teraz sobie złożyłem te kanapy, mieliśmy schowane buty, bo tutaj są wyloty nawiewu od ogrzewania, a nam się buty suszyły tutaj po wczorajszej ulewie. Normalnie mikołajki płynęły. Płynęły, jak samochodem pojechałem do sklepu, bo inaczej się do niego dostać nie dało. To po wyjściu z auta do sklepu i po wyjściu ze sklepu do auta dosłownie miałem 20 metrów do przejścia w jedną i później drugą razem. W sumie 10 metrów do sklepu i 10 do samochodu z powrotem i byłem mokry. Coś niesamowitego, ale no taka pogoda nas zastała. Dzisiaj już tak pada, nie pada, trochę słońca się przedziera, ale raczej jest bardzo mocno pochmurnie. No taki jest plan, że coś tutaj będziemy modyfikować na bieżąco i tak to wygląda. Na pewno zajmiemy się jednym bardzo ważnym tematem, ponieważ chciałbym Was zaprosić na zdrowyzont.pl, na stronę naszego sklepu, w którym produkty iście ekologiczne, które zobaczycie już za chwilę. No i patrzcie, jaki baldachim tutaj nade mną się rozprzestrzenia. No tak, złożyliśmy sobie, tak jak mówiłem wcześniej, ten przedsionek. I całe szczęście tutaj mamy w miarę przyzwoicie. Tutaj troszkę napadało z tej strony. No ale tak to jest, takie błoto, nie błoto. Zobaczcie, nawet teraz pada ten deszcz. A raz mniej, raz bardziej. No jest generalnie mokro i życiowo, bym powiedział. Polak na urlopie, no to i deszcz musi go spotkać. A tutaj zobaczcie, pelerynka przeciwdeszczowa, parasolka, to są wszystko rzeczy, które tutaj sobie stoją. Ale co z tego? W bagażniku naszego autka pięknego jest paczka, o której Wam już wcześniej mówiłem i za chwilę sobie ją tutaj rozpakujemy, tylko przygotuję tutaj miejsce do działania i zobaczymy sobie, co tam Płocki na zdrowy ząd wrzucił.
a ja w międzyczasie mam dzbanuszek i muszę wyjść, już trochę mniej pada, zalać wodę po prostu do spłuczki. A ja skorzystam z okazji, że wyszło słońce pomiędzy chmurami, chmurami deszczowo-burzowymi, a nawet tam z tyłu w tle całkiem ładnie jest, ale z drugiej strony idzie Armagedon. Ale to nieważne. Na prawie że pustym kempingu przeparkowaliśmy się z tamtego miejsca tutaj i tak wygląda nasze obozowisko. Tutaj sobie ten namiot zbudowałem. I wygląda to naprawdę, naprawdę zacnie. Dobra, słuchajcie, ja idę na śniadanie i widzimy się za chwilę. No, także słuchajcie, jeśli chodzi o atrakcje dzisiejszego dnia na kempingu, to właśnie mniej więcej tak to wygląda. Kryjemy się przed deszczem i ulewami, ale no mam nadzieję, że troszkę się rozchmurzy i przejdziemy się dzisiaj na miasto, także widzimy się w Mikołajkach. No i słuchajcie, pomimo deszczu, który nieustannie tutaj nam umila dzisiejszy dzień, wynurzamy się z jaskini. Jedziemy na te Mikołajki zobaczyć, co się dzieje. Tutaj słuchajcie, mamy zestaw na dzisiejszy dzień, pelerynki i oczywiście parasolka musi być. I słuchajcie, trafiliśmy właśnie do takiej restauracji Bella Italia. I to mnie nagrywasz? Trafiliśmy na taki fantastyczny napój. Pigwoniada. W karcie napoju dostaliśmy opcję do wyboru takiego napoju regionalnego. Bardzo smaczna rzecz, bez żadnych dodatkowych składników. E coś tam, nawet jak tutaj jest napisane przez wytwórcę. I jest to regionalny napój tutaj wytwarzany z Pigwowca na pograniczu Podlasia i Mazur. Także w pełni regionalny napój z ekologicznej jakby farmy, nie wiem jak to nazwać. Uprawy. Bez żadnych chemicznych nawozów itd. itd. I czekam na jedzonko. I słuchajcie, na blat wjechał krem z czosnku. Testujmy to. Bardzo smaczna rzecz. W ogóle bardzo duży wybór dla osób, które nie jedzą mięska. W porównaniu do tutaj knajp dookoła, gdzie głównie ryby są podawane. No ale czego się spodziewać na Mazurach? Może włoskiej knajpce Bella Italia da radę coś zjeść. Ale w ogóle by nie powiedzieli, że to jest z czosnku. Coś tam czuć czosnek, ale... Na bazie bulionu. Właśnie to jest krem z czosnku na bazie bulionu. Danie główne, risotto z botwinką karmelizowaną i pizza. No i słuchajcie, knajpka znajduje się przy placu handlowym i wychodząc stąd już deptaczkiem idziemy w kierunku płatki na drugą stronę rzeki. No jeszcze bardzo ważna rzecz, którą trzeba tutaj wspomnieć, to przemiła obsługa i jedzenie przepyszne, risotto. Po prostu no, nie jadłem jeszcze w życiu lepszego, także bardzo, bardzo polecamy tutaj. Zjedliśmy sobie jeszcze deser dnia, który w karcie był opisany jako deser dnia. Zapytaj obsługę, zapytaj kelnera i ja postanowiłem zapytać i dostaliśmy lody, 3 rodzaje lodów. Na pół sobie zjedliśmy to wszystko w takiej szklaneczce, czego już nie nagrałem, ale lody również były bardzo, bardzo fajnie podane i bardzo smaczne. Trochę się wstydziłem, no ale tak to wygląda. A my idziemy dalej na miasto. Bardzo się wstydziłem. Idziemy na miasteczko, a nie miasto. No i słuchajcie, znajdując się przy tej kładce, którą tutaj widać, trzeba iść tutaj za mnie, w tamtym kierunku, za pierwszą restauracją z brzegu. Tam również obok jest takie miejskie małe targowisko, które było zamknięte, więc nie chciałem tutaj nic nagrywać. Pewnie jakiś targ rybny i tak dalej. Bardzo fajne miejsce. Przebitkę wam tutaj wrzucę. Jak będziemy wracać, to dogram sobie. Znajdujemy się teraz na takim ryneczku głównym, można by powiedzieć. Idziemy sobie zobaczyć fontannę z królem Sielaw.
Fontanna Króla Sielaw, czy jakoś tak. No i tutaj wszędzie dookoła są różne sklepy, jak to na rynku, restauracje, knajpki, smażalnie i bardzo dużo różnych pysznych, fajnych rzeczy pewnie można tutaj stestować. Król Sielawa, bo Sielawa to taka ryba właśnie i on tutaj jest w koronie, Król Sielaw. Obczajcie to, jak dziwaczny, elektryczny, po prostu motorokładowo-skuterowe coś. Pierwszy raz widzę na oczy. Dwuosobowe to jest jeszcze. O kurde, idzie wycieczka. Na prawą stronę! Dobra, słuchajcie, cały tabun ludzi przeszedł. A chciałem wam powiedzieć, że nawet pod wieczór nam się tutaj troszkę wypogodziło. Słoneczko wyszło, chmurki rozwiało, chociaż nie do końca. Nie wiem, czy się te chmurki rozwiało. No trochę rozwiało. Przez cały dzień było tak creepy, że teraz można powiedzieć, że mamy nawet super pogodę. Także idziemy się przejść tutaj. Zobaczcie, jest wtorek i no bez porównania ludzi jest dużo, dużo mniej. Jest ich naprawdę dużo, dużo mniej. Dzięki temu jest spokojnie, cichutko, no pogoda też jest taka niesprzyjająca na to, żeby tutaj wchodzić na spacer, bo zaraz może znowu lunąć. I tak to wygląda. Trochę psiarze sobie spacerują, trochę my sobie spacerujemy. Także idziemy zrobić przechadzkę jeszcze tutaj po porcie. Może pokażę wam trochę jachtów. I jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle, no nie? Dzięki za to, że byliście w ten smutny, deszczowy dzień. Ale jutro będzie lepiej, także do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej! Cały zestaw edukacyjny dla młodych żeglarzy. Sprawdźmy sobie, po ile Orlen bierze za paliwko. Na drodze jeszcze 8 nie przebiło, ale tutaj już mamy 8,20. Jedna z atrakcji dla zainteresowanych motorowodniactwem. Nie trzeba mieć uprawnień, żeby móc sobie taką łódką motorową wypłynąć. Oczywiście jakieś skutery wodne na wynajem. I chyba wszelkiego możliwego gabarytu łodzie. Słuchajcie, tak, idziemy sobie właśnie tutaj promenadą, a w tym miejscu powstaje Bella Italia 2.0, czyli druga restauracja tego samego właściciela. A tam było bardzo smacznie. Tutaj jeszcze nie otwarte, ale na ten sezon wygląda, jakby miał być. Idąc sobie przez park, w którym można spotkać taką budkę z bufetem dla ptaszorów, czyli można sobie tutaj
wrzucić kilka złotych i dokarmić wszystkie te kaczuchy, które sobie tutaj urzędują, to właśnie idąc z Biedronki, do której właśnie zmierzamy, gdzie zostawiliśmy swój samochód, przez ten park, obok tego targowiska, dochodzimy właśnie do miejsca, gdzie znajduje się ta restauracyjka przy placu handlowym. Bardzo dobra restauracyjka.